Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie i zapraszam do kolejnego materiału z gry Nioh 2. W poprzednim materiale, w poprzednim odcinku ukończyliśmy drugą misję fabularną. Ona się nazywała Bestia Zrodzona z Dymu i Ognia, tak? I tutaj trochę rzeczy nam dodatkowych się pojawiło. Mianowicie, chciałbym wam tutaj też pokazać Kowala, bo teraz się dopiero odblokował po wykonaniu tej fabularnej misji. Wow! Patrzcie, że teraz Kowal ma do pomocy takiego, tego demona, z którym walczymy. Yokai. Tylko, że ten już jest taki bardziej przyjazny. To jest taki cyklop. Możemy z nim porozmawiać. Murasamasa. Chcę więcej wiedzieć. O specjalnych znaleziskach. No, bo raczej nie będę wam tego mówił. Porozmawiaj z Toyo. Zawsze chętnie porozmawiam, pod warunkiem, że nie znudzi ci się moje gadanie o broni. Jak ci się to podoba, mam nadzieję, że nauczysz się czegoś nowego. W takim razie zacznijmy od mieczy. Aha, dobra, to sobie akurat możecie spowolnić, jeśli was to interesuje. Ja raczej nie będę przedłużał na materiale tych kwestii. To jest oczywiście takie wprowadzenie, jeżeli ktoś nie grał poprzednie Nioh, tutaj mu się to może przydać, ale raczej nie, mi nie bardzo. Kup lub sprzedaj. No i to jest akurat ta sama mechanika, ten sam kowal. Słuchajcie, co w poprzednich odsłonach. Także... widzę, że to jakiś nowy element gdzieś widziałem, na samym początku chyba. A, topory. To akurat wziąłem sprzedaj. Jeżeli chodzi o kup, to tutaj widzę, że nic ciekawego nie ma. Nasza koleżanka. Ja mówię, ja zawsze robiłem tak, że poza nagraniem robiłem porządku Kowala, a jeżeli coś fajnego odblokowałem albo wykupiłem, to po prostu pokazywałem wam na nagraniu, bo tu dużo rzeczy jest do Kowala. Możemy sprzedawać, kupywać, tworzyć różnego rodzaju, wykuwać, znaczy się bronie, dopasowanie dusz, czyli mam na przykład poziom 11 wyposażenia, a mamy gdzieś tam 20, to możemy zrobić tak, że poświęcić ten z 20, żeby mieć swój ekwipunek na 20 poziomie. No trochę tych rzeczy jest. Wykuj, widzicie. A poczekajcie, ona ma jakieś ten... amunicję czy coś? Tylko strzały. Możemy kupić od niej. To nie można mieć więcej sztuk... aha, dobra, to już te strzały mam, posiadam. Okej. Dobra, zbroi nic ciekawego nie ma. Wykuj. Na przykład bronie. Widzicie, różnego rodzaju ma. Oczywiście to jest przydział najgorszy, czyli ten biały. Na razie mnie to nie interesuje. Na początku kowal, wiecie, nie ma za dużo możliwości tutaj. Zbroje też możemy wykuwać, widzicie, różnego rodzaju. Patrzcie, jakie hełmy. Hełm mocnego upierzcy. No, laski nam brakuje. Choć widzę, że tutaj już nawet ekwipunki trochę lepsze jak na pierwszym Nioh na samym początku, jak weszedłem do kowala. Ten upierzcy był fajny. Upierzcy, no. Hełm miał fajny, powiem wam. No i dużo rzeczy, naprawdę dużo, dużo jest tutaj możliwości zabawy u Kowala. Tylko trzeba, mówię, to poświęcić na to czas. Ja tego nie będę na nagraniu, bo jakbyśmy się bawili u Kowala, to byśmy chyba z 15 minut w moim wykonaniu stracili na to. I narzędzia też możemy sobie, słuchajcie, wykuwać. Różnego rodzaju, widzicie, amulety. Zapewnia tymczasowa odporność na ataki pociskami. Amulet, który magowie omniło napełni mistyczną mocą. Możesz go użyć, by nasycić swoją broń mocą ognia. Widzicie, też jest fajny amulet. Kule do broni. Kieł imponatara. Tego akurat nie mam. A to są te lepsze kule do pistoletów, które też tutaj w pewnym momencie się pojawią. Jak to miało miejsce w poprzedniej odsłonie Nioh. No dużo, naprawdę dużo rzeczy tutaj jest. Dopasowanie dusz, to wam mówiłem, na zwiększenie poziomu. Zmiana stylu, czyli wygląd danego ekwipunku. Jeżeli mamy jakiś fajny wygląd, a zrobiliśmy lepsze wyposażenie, ale nam się wygląd nie podoba, to po prostu bierzemy tak samo. Ten brzydki, który nam się nie podoba, strój i wymieniamy na wyglądowo lepszy. Niby gorsze statystyki będzie miał ten, który lepiej wygląda, ale będzie miał wyższy poziom, bo użyjemy zmiany stylu. Hartuj, nie wiem co to jest hartuj. Efekt specjalny. A, hartuj to jest, słuchajcie, wymiana jakiejś specjalnej umiejętności. Na przykład nie podoba mi się zużycie ki przez wysoką gardę, to wymieniam sobie na jakiś inny. Oczywiście umiejętność pojawia mi się losowo.
pod tym względem. Dobra. I rozbieranie oczywiście. Rozbieramy daną broń, dostajemy specjalne, słuchajcie, specjalne atrybuty rzemieślnicze do wytwarzania innego wyposażenia. Też fajne, jak mówię, poza nagraniem. Wszystko wam pokażę. Coś w chacie nam się nowego pojawiło. Następujące yokai mogą teraz odwiedzić twoje chatę, Kodama. Przeglądaj ilustrację. Ilustracje yokai. I tutaj macie nowy wpis Ogagi. Możecie sobie spowolnić film, ale to sobie spowolnię, z chęcią sobie poczytam. Jak to robiłem w poprzedniej odsłonie. Tu macie też opisy wszystkich demonów, które spotkaliśmy. Enki. Imponatara. Czyli to jest ten właśnie. Tutaj potrzebuję jego kła albo roga, żeby mieć lepsze kule do pistoletów. To ja też często korzystam z nich. Szkielet wojownika. Muinina. Też znani z przeciwnicy z poprzedniej odsłony. Mezuki, pierwszy boss. Kozuki. Endera. Czyli to jest drugi boss. Tego nie znaliśmy. Kodamy. Sudama właśnie. Tego też nie znaliśmy. Też warto o nim przeczytać. Tutaj mamy kotka. Kodrap. Słodziutki jest naprawdę. No i to będzie wszystko. Katalog postaci też wam pokażę. To jest oczywiście mój, mojej postaci. Tokihiro, nie ma żadnego nowego wpisu, a jest Muyo. Możemy ją sobie oglądać, ona ma fajny strój nawet. No. Tutaj mamy Sainy Dosan, dla którego robiliśmy drugą misję. A tego nie, to jest matka naszej bohaterki. To już wam chyba pokazywałem, ale Kowala widzicie. Kowala wam nie pokazywałem. To możecie sobie przeczytać. Dobra. I jeszcze opowieść o Nio. To sobie z chęcią sam przeczytam. Nasza bohaterka i Tokihiro odwiedzają Sainto Dosana w Mimo. Tokihiro nie wystydzi się opowiadać o swoich umiejętnościach. Znający moc kamieni dusz Dosan zgadza się ostatecznie ponownie skorzystać z jego usług. W czarnym od sadzy wnętrzu kuźni nasza bohaterka znajduje niezliczone poczerniałe ciała. Gdy sięga, by dotknąć jednego z nich, odwiewa ją palący wicher. Dostrzega przyjmujące swe ogniste kształty yokai zwanego Ennera. Nasza bohaterka próbuje opuścić kuźnię, od tyłu atakuje jednak zamaskowana kobieta. Incydent ten już ma się skończyć tragicznie, kiedy Tashiro interweniuje i uspokaja sytuację. Kobieta pogardą reaguje na jego pochlebstwa i odchodzi, mówiąc, że obchodzi ją wyłącznie polowanie no yokai, czyli tak naprawdę naszą bohaterkę. Dobra, to by było na tyle. I bramę tu wam... Jeszcze to jest w chacie. Zmodyfikuj chatę. Odwiedziny. O, widzicie. Kodama. Się pojawił. Niech sobie będzie. O, z drugiej strony. Niech będzie nasz delfinek. Lepiej on wygląda. No i ładnie. Widzę, że nasza bohaterka jest gotowa do pracy. Widzicie, już mam 8 minut materiału, spędziłem tutaj na tym. Dobra, to już wam pokazałem wszystko, co bym chciał. Jeszcze umiejętności, ale tutaj już sprawdzałem, co bym sobie chciał odblokować. Naciśnij trójkąt, stojąc za przeciwnikiem, który cię nie zauważył, pozwala wykonać potężny atak. To bym chciał. Jak mówię, poza nagraniami sobie tutaj zobaczyłem, jakie umiejętności by mnie interesowały. Jeżeli chodzi o glewie na niskiej postawie, interesuje mi ostrze niebios. Przekucnij i wyskocz, tnąc glewią w postaci gilotyny. Całkowicie wyczerpuje w ten sposób ki ludzkiego przeciwnika. Spowoduje to jego przewrócenie. Tylko na postawie niskiej oczywiście. Dobra, jestem w stanie... O, jeszcze tutaj mamy... punkty prestiżu zdobyliśmy. Menu tytułów. Tutaj sprawdzisz statystyki gry, zdobywane tytuły i warunki odblokowania kolejnych. Możesz także wybrać premię prestiżu zgromadzone ze zebranie tytułu. Zdobądź prestiż od tytułów. To jest oczywiście znana mechanika z poprzedniej odsłony. Dostajemy jakieś tam umiejętności losowe. Jeżeli nas jakaś nie interesuje, to inwestujemy jeden punkcik i się zmienia na inną, nie? I to jest taki fajny element, troszkę od szczęścia i losowy.
ale możemy fajne umiejętności sobie poprzez ten sposób zdobyć. Możesz zdobywać premię prestiżu, wydając je na punkty. Prestiż oczywiście zdobywamy za różnego rodzaju osiągnięcia w grze, na przykład walką glewią, wykończenia, różnego rodzaju inne ataki różnymi broniami, no dużo tego jest. Gdy wybierzesz którąś z nich, jej miejsce na liście zajmuje inna, którą też możesz wybrać. No to akurat wam mówiłem. Otrzymujesz obrażenia od żywiołów. Weźmy sobie. Odporność na działanie innych krain. Anima. Ładowanie animy. O, widzicie, od razu już lepsze nam wskoczyło. Zdobywanie ambrity. Obrażenia od umiejętności Yokai. Wszystkie. No widzicie. I tutaj mamy punkty jeszcze prestiżu u Nio. Szybko dojść nawijania ki. Skuteczność eliksirów. Moc magii Onmyo. Siła ninjitsu. Życie plus 10. Ok. Teraz właściwe wypadanie wyposażenia. Siła ninjitsu. Moc magii Onmyo. Życie, okej, okay, już fajnie wytropiłem. Zdobyte złoto, to nie jest za fajna umiejętność. Szybkość odnawiania ki. Może będzie lepsze. Z wypadaniem wyposażenia. Ki. Widzicie? I od razu mamy lepsze, widzicie? Skuteczność eliksirów. To mało bardzo, 0,5%. Także inwestujemy cały czas w to, póki nam się coś fajnego nie... Widzicie? Już jest lepiej. Moc magii Onio. Szybkość odnawiania ki. No, wyposażenia, to już tak słabiej, ale dobra, fajnie sobie tutaj ustawiliśmy. Mamy dosyć konkretne, widzicie, bonusy, ale zwróćcie uwagę, jak to wyglądało na samym początku. Słabiutko było, a teraz nawet mamy plus 20 życia, nie? Fajnie. No i to było na tyle w tej kwestii. W takim razie, jeszcze zostaje nam przydzielić punkty. Rozwinąć sobie postać. Także musimy iść do haramu. 12 minut zmarnowałem. No to jest to. To jest właśnie to, słuchajcie. Pójdę sobie w serce, dlatego że tutaj nam ki zwiększy się plus 20 i życie plus 10. Oczywiście szybkie odnawianie ki plus 3. Także to jest bardzo ciekawe. Statystyka. Dobra. I wykonamy sobie dzisiaj misję poboczną o nazwie Głos w Mroku. Mamy dwa poboczne tak naprawdę. Tutaj tylko, że ten jest to zadanie na 21 poziom, a tu jest na 20. Pamiętasz wioskę, w której się poznaliśmy? Przysłał do nas prośbę jej starszy. Wiem, że rozwiązałaś już problem z yokai, ale ostatnio mieszkańcy słyszą dziwne hałasy po zachodzie słońca. Wiele osób się denerwuje, a niektórzy nie chcą powrócić do wioski. To pewnie jakiś yokai, którego ostatnio przeoczyłaś. A może bandyta próbuje wszystkich nastraszyć. Tak czy inaczej, musimy to zbadać. Tak czy siak, musimy to zbadać. Zobacz, co udało ci się odkryć. Gliniany dzbanek, dostaniemy świeca przewłacza, topór i róg demona. Ten świeca i róg tylko tam z interesuje tak naprawdę w tym zadaniu. Jedziemy. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądała ta glewia, znaczy ta tomfa, którą będziemy walczyć. Wojenna zawierucha nie zna granic, nawet wieś Yusana Sakura, która prosperowała dzięki hodowli koni pocztowych i bydła pociągowego, nie uniknęła tych zamętów, błyskawicznie zmieniła się w miasto duchów. To akurat czytałem ten opis wcześniej. Kojarzę to sformułowanie miasta duchów. Dobra, zmienię sobie oczywiście na tonfy. I patrzcie, zmieniłem na tonfy i w prawej części ekranu widać pasek jakiś ładowania. To pewnie będzie, jest ten opis... Jak to się nazywało? To był ten pewnie jakiś impuls. Wskaźnik świadomości. Właśnie. Gdy napełni się on całkowicie broni, yokai osiągnie stan przebudzenia i na pewny czas stanie się potężniejsza. Oh yeah. Jakiś punkt mamy. O czymś nie wiem. Samuraja. Wykonaj idealny unik, wyczucie ki, automatycznie aktywuje impuls ki. Mhm.
postawie średniej zwiększa twoją obronę, gdy wykonasz oczyszczenie za pomocą danej wymiany ki, a z maksymalnymi możliwości. Zmiana postawy po udanym to mnie interesuje. Wykonuj idealne uniki. Wyczucie czasu automatycznie aktywuje impuls ki, tylko postawa wysoka. To się może przydać. Na postawie wysokiej odnawianie ki. Okej. Teraz się musiał akurat odblokować. Ta umiejętność. Oczywiście założę sobie hełm. Jakiś. Ten jest dobry. Jestem ciekawy korzystania tych demonicznych tonów. Oczywiście sobie odpoczymy tutaj, odpoczniemy przy kapliczce, żeby tutaj jakby coś się zespić. Ale nie będziemy z niego korzystać. Jeszcze jak dobrze, jeżeli jak nam się uda, to jeszcze pokażę wam tę specjalną umiejętność demona, którą zdobyliśmy w czasie pokonania drugiego bossa w poprzednim materiale. Tam jest chyba kotek, nie? O, to jest lokacja z pierwszej części. Z początku gry. Tylko czemu tam dużo osób zginęło? Nie bardzo mi się to podoba. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z areną walki z przeciwnikami. Sprawca Enki. Małpa gdzieś jest. Gdzieś jest ta cholerna małpa. Nie podobają mi się te groby tutaj. Sprawca Gazuki. Czy to jest ten koń? O, mam tego kotka tutaj. Mogę go pogłaskać. Jak go ja uwielbiam. Tą postać. A mam pułapkę. Dobra. No definitywnie to była pułapka. Kto wie, wiecie, ten kotek nam daje szybkie odnawianie energii. Znaczy ki. No oczywiście kamerami będzie rzucał gnój. Dobra. Dobra, ładnie. Uwaga, atak specjalny. Nie mam staminy, ale uniknąłem w miarę i przedstawię wam ten silny atak demona. Wow! To jest moc. Dobra. Oj, nie udało mi się. To jest arena walki z przeciwnikami. Wlecz się. Dobra, mamy dosyć problematyczną sytuację. Ja nie lubię tych czaszek. Oj! Najlepiej je tutaj atakować z niskiej postawy. Dobra. Ładnie. I atak krytyczny. Pięknie. Dobra, to nie koniec zabawy. To miałem rację, że tutaj będziemy mieć do czynienia. Z areną walki z przeciwnikami. Dobra, niska postawa, mam czaszki. No dawaj, małpko. Dobra. Pięknie. Ładnie, ją spaliłem ją trochę. No pokaż, co potrafisz. Oj. Się wpakowałem teraz. Dobra, dawaj.
Dobra. Lecz się. Dobra. Bier jej zastosowałem. Dobra, dawaj. Uwaga na silny atak. Dobra. Aj. Dobra, lecz się. Dobra. Piękne to było. Ktoś jeszcze tutaj? No i guzaki. No dobra. Ta się zaczyna dopiero zabawa. O Jezus. Dobra, kontry definitywnie musimy wykonywać. I zmienię sobie na ten, na glebie. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe starcie. Dobra, będę stosował kontry na niego. Pamiętajmy o jego szarży. Pięknie. Dobra, ładny unik. Dobra. Wyleczę się na wszelki wielki, powiem wam. Dobra, użyję tego ataku. Dobra, szarża. O, nie ma co atakować go. Atakiem specjalnym, uwaga! Cholerny świat. Pięknie! Dobra, wyleczę się. Ten kotek cały czas nam pomaga, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Nie wiem, nie skontrowałem niestety gnoja. Ale nie straciłem też życia. Okej. Dobra. O, nie miał staminy. Dobra, atak krytyczny. Pięknie. Dobra. O nie. No to będzie gorzej. To przeżyć. Wylecie. Aj. Dobra. Szybkość biegu nam się zwiększy. Jest! Mamy go z głowy. Uff. No, były emocje, powiem wam szczerze. Wiedziałem, coś czułem, że to będzie arena walki z przeciwnikami. Ojeju, ten kotek przemówił. Ciekawe, co nam mówił. Aż jestem ciekawy. Idź naprzód. No i cały czas nam ten kotek pomaga. Myślałem, że jest... jakiś tam, wiecie, ograniczony czas, jak zawsze w czasie wykonywania danej misji, korzystania z tego kotka, który nam przyspiesza odnawianie ki, czyli staminy tak naprawdę, ale było inaczej, róg demona zdobyliśmy. Trochę sobie naładowałem wcześniej tonfę, ale wiecie, jednak wolę stosować glewie na demony, a tonfę na przeciwników ludzkich, nie? Wiadomo, co chodzi. I w ogóle nie pokazałem wam tego specjalnego ataku glewi, którego odblokowaliśmy sobie na niskiej postawie. Musimy przytrzymać trójkąt. Nie, nie, w czasie gardy chyba kwadrat. Czekajcie. Nie, nie, nie. Jakąś umiejętność sobie odblokowałem, tylko nie pamiętam jaką. Do glewi. Tu mam tonfę akurat. Na niskiej postawie będę chciał sobie zobaczyć. Ostrze niebios.
Podczas gardy, tak. Garda i kwadrat. Na niskiej postawie. Ale to na ludzi musimy stosować. Ale na pewno się przyda. Nagolenniki. Otrzymujesz tytuł poszukiwacz niepospolitych przedmiotów. Podwójne dachy zdobyliśmy. Szata jakiegoś. Jakiś ekwipunek, jakaś zbroja. Miecze. Eliksir. Nadbiodnik. Duży zakrzywiony róg. O, duży zakrzywiony róg nam się akurat przyda do wytworzenia sobie, słuchajcie, lepszych kul do pistoletu, ale na razie nie będę tego sobie wytwarzał, bo pistoletu teoretycznie nie mam. I mamy chyba rdzeń znowu. Gazuki, rdzeń dusz. Okej. No, to była całkiem przyjemna misja, powiem wam szczerze. Działo się. A myślałem, że ten materiał będzie już totalnie taki przemulony, bo wiecie, u mnie to, jak już zacznę tam patrzeć, u Kowala pokazać wam różnego rodzaju obrazy, to jest, zlatuje naprawdę nieopisana ilość godzin, znaczy czasu, tam godzin, czasu w czasie materiału i nie jestem w stanie nic wam pokazać. Dobra, zmienię sobie bronię na glewie, średnia postawa, możemy zakończyć sobie tą misję. Jakiś punkcik mam broni, pewnie z glewią związany. Tutaj mamy ciekawego. W opisie. Łatwo na miarę poszło. Choć, wiecie, ten akurat przeciwnik jest łatwy, bo łatwo na nim stosować kontry. A w większości przypadków tej kontry nie jestem w stanie wyczuć, bo nie widzę zazwyczaj, kiedy jest atak taki do sparowania. Choć, mimo tego niby tam twórcy, wiecie, daj ten czerwony impuls wokół wroga, żeby pomóc graczowi określić, kiedy nastąpi ten atak, ale strasznie nieczytelne mimo wszystko. Uff, nieźle poszła ta eksterminacja yokai. Starszej wioski też przyszła. Starszej wioski też przyszła podziękowania. No też chyba jakoś błąd chyba w tłumaczeniu. Dowiedział się on ode mnie, że jedynym demonem, jaki pozostał, był ten dziwny kot, który wygląda jak bułka, ale on raczej nie powstrzyma wieśniaków przed powrotem. Niemniej zastanawia mnie, o czym on właściwie mówił. W każdym razie nie wydawał się szczególnie wrogo nastawiony wobec ludzi. Też mnie to interesuje, co on tam gadał. Wiesz może, co on gadał, Hili? W końcu jesteś w połowie yokai, co nie? Nie wiesz? No trudno. Gwiany dzbanek, świeca przewłacza, topór i róg demona. W nagrodę? Rdzeń dusz został oczyszczony, można je teraz dostroić. Poziom 16 mam. Wow! Zupełnie nowy ten rodzaj ataku. Można by wziąć zamiast tego, bo to nie jest jakiś fajny ten atak, powiem wam szczerze, ten wir. Jakoś średnio to działa. A Enki mi się bardzo przydaje na dystans. Może przetestuję sobie ten taran. Bo fajnie wygląda. To się naprawdę może przydać, bo to jest taki dosyć dystansowy atak. Ekwipuję sobie, zobaczymy, co jest w stanie tutaj nam pomóc ogarnąć. Fajnie, fajnie wygląda. Cieszę się, że wykonałem tę misję i zdobyłem ten atak. Masz do dostrojenia dusz mądrości astralnej, żeby odblokować pewne umiejętności zmiennokształtnych. Pewne umiejętności zmiennokształtnych. Czekajcie chwilę. Haram. Tutaj jeszcze nam chyba jakieś przeglądanie ilustracje. Dodatkowy opis się pojawił. Ilustracje, ok. Już sprawdzamy. Onibi, czyli te czaszki się pojawiły. Znaczy je najlepiej atakować na niskiej postawie, bo wtedy ciężko na tych wyższych ciężko wyprowadzić cios, bo one cały czas atakują i są przy naszej bohaterce. To jest dosyć denerwujące. A jak je pokonamy, to widzieliście, dostajemy buff na broń. Co tam jeszcze się nowego pojawiło? Pewnie o tym koniu, w którym walczyliśmy. Właśnie, Gozuki. To już ostatni wpis. A nie, jest jeszcze trzeci, czyli gdzieś jeszcze go spotkamy. Prawdopodobnie. Jego to akurat łatwo sparować, nie? I mamy umiejętności. Teraz tonfy się pojawiły i zmiennokształtni. Czy coś ciekawego tutaj mamy? Może tutaj byśmy w to drzewko szli. Przywracać się poza twojego zdrowia, gdy uda ci się złożyć wrogi chwyt.
Kurczę, dam głowę, że kurczę, ulepszałem tą miejkę, tam. A, to jest trzeci poziom, słuchajcie. Dam mu jeszcze upiór trzeciego poziomu. Wcześniej był drugi. Aha, rozumiem. Ogranicza zużycie wskaźnika przemiany yokai 20%, kiedy otrzymujesz obrażenia w postaci yokai. A, to fajne, to akurat fajnie. I mamy tonfy. Wymagane punkty tonfom. Tutaj też tego nie ogarniemy. Dwie umiejętności tak naprawdę mam teraz do wyboru. Postać szybko zbliża się do przeciwnika i wyrzuca go w powietrze, tylko w postawie średniej podczas gardy. To może się przydać. Lub postawać pozwala ci wykonać unik, zmienić pozycję po udanym impulsie ki, tylko postawa wysoka. A i tu jeszcze mamy atak. No i to jeszcze można teoretycznie. A nie, tego nie mogę. Wymagane punkty umiejętności walki tonfom. To nie wiem, o co chodzi. Pozwala ci wykonać unik. To uniki cały czas, ale to mi się podoba, na gardą, z gardą. Tak akurat może być fajne. Akurat na wysokiej zmiana gardy też mogłoby się przydać. Dobra, weźmy sobie to. W czasie gardy na średniej, bo akurat to są właśnie walki w średniej postawie, a później sobie odblokuję te zmiany pozycji, bo one też są w czasie dobre, w czasie uników. Mogą się przydać. Także raczej teraz będę inwestował właśnie w te uniki w czasie zmiany postawy i odzyskiwania ki. Znaczy odzyskiwanie ki i zmiana postawy w czasie impulsu. No dobra. I tutaj mamy jeszcze tytuły. Punkty prestiżu. Odporność na działanie innych krain. Zdobycie prestiżu Onkiro. Wow, zwróćcie uwagę, mamy zdobycie prestiżu Onkiro. O, Agio. No to ładnie. Tutaj nic nie mamy, ale tutaj inny krain. To jest słabe. Czas trwania przemiany yokai. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy. To już jest 32 minuty materiału, także tutaj już nie będę przedłużał. I tak w większości ten materiał był przegadany. Tak naprawdę. Choć też się trochę działo. W następnym odcinku wykonamy sobie tą, to zadanie poboczne. Mroczny znak. I to będzie chyba na tyle. Będziemy lecieć dalej z misją fabularną. Tutaj są wszystkie zadania wykonane. I ja jeszcze sobie później u Kowala poza nagraniem sobie tutaj, wiecie, posprzedaję, powykuwam, porozbieram różnego rodzaju. Jeżeli coś fajnego się tam pokaże, to wam pokażę na materiale. Ale to jest dużo czasu bawienia się jednak z tym ekwipunkiem w czasie ukowana. A na samym początku raczej nic ciekawego tam się nie zdobywa. Także nie jest wskazane moim zdaniem, żeby wam to pokazać na materiale. Dobra, dziękuję wam za wasz poświęcony czas i tutaj sobie zakończę mój odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam do kolejnych odcinków hardkorowych z tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!